Panie trenerze, wygrywamy ze Skrą Częstochowa 2-1 po dość niecodziennej bramce, no ale jednak zwycięstwo to jest zwycięstwo. Pana opinia na temat tego spotkania? Tak jak powiedziałem ostatnio, traktuję ten ostatni mecz nasz przed ligą jako trening. Trening ze względu na to, że jak dzisiaj przed meczem wystawialiśmy ten skład na pierwszą połowę, to 7 ludzi było nowych w tym zestawieniu i absolutnie nie mówię, że to jest wyjściowa 11 na pierwszy mecz. Natomiast zależało nam najbardziej na tym, żeby zawodnicy poznawali się w dłuższym wymiarze czasowym, dlatego też zorganizowaliśmy mecz 4x30. I jeżeli chodzi o opinię do tego meczu, bardzo długo adaptowaliśmy się do warunków gry Skry. Uważam, że za długo, można było to zrobić lepiej, ale jeżeli chodzi już o tą drugie 30 minut, to już było widać, że zawodnicy zaadoptowali się do tego, zaczęli czuć siebie lepiej na boisku, zaczęli znajdywać wolne przestrzenie na boisku i dzięki temu też było kilka dobrych akcji, nie zawsze zakończonych sytuacjami i o to mam pretensje do zawodników, jeżeli chodzi, wiedzą dlaczego, był to główny punkt na odprawie, po prostu dostarczaniem piłek w tą strefę, z której padają bramki. Jeżeli chodzi o bramkę na 2-1, no to naprawdę na pewno nie zdarza się często, myślę, że Kasper zapamięta tą bramkę na bardzo, bardzo długo. Natomiast tak jak we wszystkim, jest decyzja. Oczywiście potrzeba trochę szczęścia, jakiegoś błędu, ale bez decyzji nie byłoby nic. Dostarczył tą piłkę, chciał zrobić podanie, wyszła bramka, brawa dla niego, dzięki temu tej bramce wygrywamy ten mecz. Za nami 3 tygodnie treningów, 5 sparingów. Czy przed tą przyszłotygodniową inauguracją drugiej ligi w Pławach ma pan, jeśli chodzi o skład, więcej odpowiedzi czy pytań? Kilku zawodników, którzy wystąpiło w tej drugiej części, w tych 2 ostatnich 30 minutach dało bardzo, bardzo dobry sygnał, że chcą powalczyć o miejsce w wyjściowej 11 i dali nam jako trenerom taki bardzo pozytywny ból głowy i mamy cały tydzień na to, żeby wybrać optymalny naszym zdaniem skład na pierwszy mecz. Za tydzień zaczyna się gra o punkty, zupełnie inne granie, dlatego uważam, że ten trening był nam bardzo dzisiaj potrzebny. To jeszcze proszę 2 słowa, jak będzie wyglądał ten ostatni tydzień przygotowań przed drugą ligą, na czym będziecie się skupiać? Przede wszystkim musimy w dalszym ciągu kontynuować przygotowania do sezonu, ponieważ one zostały skrócone i tą ścieżkę, którą sobie obraliśmy, zachowujemy do samego końca. Normalny mikrocykl startowy, wchodzimy przede wszystkim już w mikrocykl startowy z przygotowaniem już do meczu. Oczywiście na pewno coś o przeciwniku, nasze warianty rozegrania, czyli taki miks zachowań na boisku, które mogą wystąpić. Dziękuję.